Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym webinarze SNP Poland. Dzisiejszy temat to nowe prawo farmaceutyczne i ZSMOP, a firmy handlowe. Webinar został przygotowany z myślą o firmach handlowych korzystających z systemu SAP, których może dotyczyć ten obowiązek raportowania do ZSMOP. Widzę jednak, że są z nami również przedstawiciele firm farmaceutycznych, dlatego postaramy się tak przekazać informacje, żebyście Państwo również uzyskali tutaj odpowiedzi dla siebie. Pierwszą część spotkania poprowadzi ekspert z kancelarii Domański-Zakrzewski-Palinka, kancelarii, która specjalizuje się m.in. właśnie w zagadnieniach prawnych związanych z ZSMOP.pl. Będzie to pan Walery Arnautow. W drugiej części zaprezentujemy rozwiązanie SNP Poland, które umożliwia dostosowanie systemów SAP do nowych regulacji. Webinar dzisiejszy jest nagrywany. Po spotkaniu w ciągu kilku dni otrzymacie Państwo od nas link do tego nagrania. Chciałabym również zachęcić Państwa do zadawania pytań. Służy do tego okienko questions, które macie Państwo w panelu nawigacyjnym po prawej stronie. Ja wszystkie te pytania Państwa będę zbierać i w krótkim czasie po zakończeniu webinara przekażemy Państwu drogą mailową odpowiedzi na te pytania. Zanim przekażę głos naszemu ekspertowi z kancelarii prawnej, kilka słów o SNP Poland. Zapewne większość z Państwa kojarzy nas jako BCC. Pod tą nazwą funkcjonowaliśmy do 2017 roku, a od ubiegłego roku właśnie jesteśmy częścią grupy SNP. Grupa SNP, czyli w największym skrócie mówiąc, globalna firma konsultingowa, światowy dostawca numer jeden rozwiązań i usług dla transformacji środowisk SAP. Kilka najważniejszych faktów o SNP Poland w liczbach. Ponad 20 lat doświadczeń, ponad 250 specjalistów. Klienci i projekty w ponad 50 krajach. Tych klientów ponad 400, ponad 200 kontraktów outsourcingowych. Dwa nowoczesne centra przetwarzania danych. Nasza oferta zasadniczo składa się z trzech obszarów. Pierwszy dotyczy właśnie usług SAP i tutaj oferujemy pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, utrzymania i rozwoju Państwa systemów SAP. Drugi obszar to SNP Data Centers. Tutaj zapewniamy kompleksową opiekę nad infrastrukturą IT, w tym outsourcing naszych data centers oraz doradztwo informatyczne. Trzecia część naszej oferty to SNP Software Factory. Tworzymy oprogramowanie biznesowe na indywidualne zamówienie w dowolnej technologii. Jeżeli chodzi o te usługi związane z SAP, to jesteśmy numerem jeden usług SAP w Polsce. Oferujemy komplet usług dla środowisk SAP. Wspieramy cały cykl życia rozwiązań SAP, od analizy przez wdrożenie, rozwój, utrzymanie i serwis. Mamy kompetencje w zakresie wszystkich najważniejszych produktów i technologii SAP. Tworzymy również własne rozwiązania. Jednym z nich jest właśnie prezentowany dzisiaj pakiet dostosowujący SAP-a do wymagań ZSMOP.pl. Teraz przekażę głos ekspertowi z kancelarii Domański-Zakrzewski-Palinka, panu Waleremu Arnautowowi, który przedstawi Państwu kontekst prawny wynikający z nowych wymagań prawa farmaceutycznego. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Walery Arnautow, jestem prawnikiem w zespole Life Sciences Kancelarii Domański-Zakrzewski-Palinka. Na co dzień zajmuję się doradztwem dotyczącym obrotu produktami leczniczymi, suplementami diety i innymi produktami regulowanymi, czyli zintegrowanym systemem monitorowania obrotu produktami leczniczymi. Jak Państwo wiedzą, jest to temat, którym się zajmujemy i od prawie 2 lat. Wdrożenie tego systemu wiąże się z wieloma kontrowersjami i trudnościami. Natomiast głównie skupialiśmy się dotychczas na przekazywaniu wiedzy dotyczącej ZMOP-a firmom farmaceutycznym, które siłą rzeczy są bezpośrednio dotknięte tą regulacją. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy też Państwu powiedzieć kilka zdań w kontekście sieci handlowych, tak? Czyli działalności sieci handlowych, które nie zajmują się co do zasady obrotem produktami leczniczymi i z pewnymi wyjątkami. Jak Państwo wiecie, istnieje tak zwany obrót pozaapteczny produktami leczniczymi. Sprowadza się to w praktyce do tego, że mogą Państwo oczywiście w
w sklepie spożywczym czy na stacji benzynowej kupić produkt wydawany bez przepisu lekarza z takiej krótkiej listy, która funkcjonuje w rozporządzeniu ministra zdrowia. I właśnie w związku z tym obrotem pozaaptecznym chcieliśmy Państwu powiedzieć, jak wdrożenie tego systemu monitorowania obrotu wiąże się z tym obrotem pozaaptecznym. Oczywiście biorąc pod uwagę listę naszych uczestników, którzy się do nas zgłosili, jako że są to zarówno przedstawiciele sieci handlowych, jak i przedstawiciele firm farmaceutycznych, będziemy się starać mówić równolegle rzeczy istotne dla firm farmaceutycznych, ale głównie skupimy się na perspektywie sieci handlowej, która w niektórych sytuacjach mogłaby czy musiałaby raportować do nowego systemu, a w większości przypadków, kiedy dana sieć handlowa zajmuje się obrotem pozaaptecznym produktami leczniczymi, niezależnie od tego, że nie będzie sama raportowała jako odrębny podmiot, ale będzie tak zwanym podmiotem raportowanym, o czym będę się starał Państwu powiedzieć dzisiaj w skrócie. Zatem, drodzy Państwo, agenda dzisiejszej prezentacji, skąd w ogóle ten ZMOPL i czym on jest, jak wygląda otoczenie regulacyjne wdrożenia raportowania do tego systemu, kilka słów na temat obowiązków raportowych hurtowni farmaceutycznych i równolegle do nich też obowiązki aptek. No i tak naprawdę trzon dzisiejszej prezentacji to jest odpowiedź na pytanie, jak i dlaczego sieci handlowe mogą być dotknięte wdrożeniem tego systemu. Zatem, drodzy Państwo, tytułem krótkiego wstępu, jeśli chodzi o cel wdrożenia tego systemu. Drodzy Państwo, od kilku lat jest spora dyskusja w Polsce dotycząca uszczelnienia łańcucha dystrybucji produktami leczniczymi. Jest to związane głównie ze zjawiskiem określanym jako nielegalny wywóz produktów leczniczych, czy też tak zwany odwrócony łańcuch. Są to zjawiska, które zostały zidentyfikowane przez organy nadzoru jakiś czas temu i są to zjawiska, z których ograniczenie tych negatywnych zjawisk jest właśnie ten system, o którym będziemy teraz mówić. Drodzy Państwo, przepisy dotyczące ZMOPL-a, czyli jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć, zintegrowanego systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi, zostały wprowadzone w 2015 roku. Był duży okres przejściowy, formalnie te przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017 roku, ale od tamtego momentu po dzień dzisiejszy ten system w pełni nie ruszył. On oczywiście jest uruchomiony, niektóre firmy już raportują, ale obecnie jest procedowana nowelizacja, czy tak naprawdę projekt nowelizacji, zgodnie z którym obowiązki raportowania do ZMOPL-a zostały, czy zostaną przesunięte na 1 października 2018 roku. Tak jak Państwu powiedziałem, celem systemu, czy celem wdrożenia tego systemu jest monitorowanie obrotu produktami leczniczymi, a w szczególności tymi, których dostępność jest zagrożona na terytorium Polski. Odpowiedź na pytanie bardzo tak ogólne, bardzo kierunkowe, czy to rozwiązanie, czyli wdrożenie tego typu systemu jest rozwiązaniem proporcjonalnym w stosunku do celu, jaki miał być, czy ma być osiągnięty. Drodzy Państwo, niestety ja bardzo w skrócie pozwolę sobie udzielić Państwu odpowiedzi. No, ona jest niestety negatywna. Jest to system, który jest niestety nieproporcjonalny do celu, jaki ma być osiągnięty. A wynika to z jednego prostego powodu. Ustawodawca powiedział nam w 2015 roku, że należy monitorować leki, których dostępność jest zagrożona w Polsce. I oczywiście wszyscy się zgadzamy z tym, że jest to szczytny cel. Należy dbać o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Należy zapewnić dostęp do tych najważniejszych leków. Natomiast ZMOPL, czy ten system, który ma być uruchomiony w październiku, on został tak skonstruowany, że obejmuje codzienne raportowanie wielu różnych danych, które dotyczą absolutnie wszystkich leków. Czyli niezależnie od tego, czy jest to produkt, którego dostępność jest zagrożona, czy jest on refundowany, czy jest wydawany z przepisu lekarza, czy bez tego przepisu,
to i tak musi ten produkt być do ZMOPLA raportowany. Jeśli chodzi o otoczenie regulacyjne, drodzy Państwo, to tak jak wspomniałem, formalnie system, czy obowiązki dotyczące tego systemu weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. Natomiast na dzień dzisiejszy status jest następujący. Nie zostało niestety jeszcze wydane rozporządzenie ministra zdrowia, które powinno regulować minimalne wymagania organizacyjno-techniczne systemu. Na dzień dzisiejszy krąży, a przepraszam za sformułowania, ale wydaje mi się, że jest on jedynym właściwym, krąży, drodzy Państwo, tak zwana specyfikacja komunikatów z MOP. Jest to dokument techniczny opublikowany przez CSIOZ, który to dokument nie jest źródłem prawa. Czyli z perspektywy prawnika te całe aspekty techniczne i obowiązki raportowe w nim opisane, one nie są oparte na przepisach prawa, tylko są zawarte w dokumencie technicznym. My tak naprawdę od dłuższego czasu, już ponad półtora roku, czekamy wciąż na to rozporządzenie, twierdząc jako prawnicy, że bez tego rozporządzenia nie będzie ostatecznego, wiążącego kształtu raportowania dla firm. Przez firmy mam na myśli tutaj trzy podstawowe rodzaje podmiotów, czyli tak zwane podmioty odpowiedzialne, które mają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu danego produktu leczniczego, hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, to nie tylko apteki otwarte, ale też apteki szpitalne. Drodzy Państwo, na koniec 20 grudnia, na koniec 2017 roku, a dokładniej to w dniu 20 grudnia, został opublikowany komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z tym komunikatem ministerstwo zapowiedziało właśnie pracę nad tą nowelizacją, o której Państwu przed chwilką powiedziałem, czyli tej nowelizacji, która ma przesunąć z 1 stycznia 2017 roku na dzień 1 października 2018 roku rozpoczęcie raportowania do systemu. Natomiast na dzień dzisiejszy niestety ta nowelizacja jeszcze nie została uchwalona, ona jeszcze nie weszła w życie. Sam projekt został skierowany do Senatu, czyli przed nami są jeszcze prace w Senacie, no i na samym końcu jeszcze podpis prezydenta, później ogłoszenie i dopiero wtedy wejście przepisów w życie. Na dzień dzisiejszy odpowiedź na pytanie, czy można nałożyć karę na firmę, która ma obowiązek raportowania do ZMOPL-a, ale się nie wywiązuje z tego obowiązku, odpowiedź brzmi nie. Niestety trzeba dodać ale, dlatego że pomimo tego oczywiście, że organy się komunikują z rynkiem, twierdząc, że obowiązek zostanie przesunięty w czasie, po drugie, że nie ma rozporządzenia, które powinno pokazywać te aspekty stricte techniczne dotyczące raportowania, to i tak, drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy te przepisy, no one obowiązują. Tak? One obowiązują na poziomie ustawy, ale są zbyt ogólne, żeby można było stwierdzić bardzo precyzyjnie, czy kształt raportu, który jest na dzień dzisiejszy wymagany przez specyfikację, którą wydał CSIOZ, jest oparty na przepisach prawa i czy w tym kształcie firmy powinny raportować. Drodzy Państwo, bardzo w skrócie, jaki jest zakres raportowania do nowego systemu? System został stworzony głównie pod kątem raportowania dotyczącego produktów leczniczych. Natomiast nie tylko te produkty są objęte raportowaniem. Czyli co do zasady, drodzy Państwo, do ZMOPL-a będą przekazywane dane dotyczące produktów leczniczych, ale nadto to będzie margines w stosunku do produktów leczniczych, ale jak będzie to również raportowane. Mianowicie dodatkowe obowiązki dotyczą innych produktów niż leki, które są objęte refundacją na podstawie decyzji wydanej przez Ministerstwo Zdrowia. Mogą to być, drodzy Państwo, zarówno wyroby medyczne, jak i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Jeden z tych dwóch rodzajów produktów, pod warunkiem, że jest objęty refundacją, ale na mocy decyzji, to chciałbym też Państwu podkreślić, nie chodzi tu o wszelkie refundowane wyroby medyczne i inne produkty, tylko i wyłącznie te, które są refundowane na podstawie decyzji indywidualnej wydanej przez ministra zdrowia.
W samym ZMOP-u dane będą dosyć szczegółowe i oprócz tego, że oczywiście będą przekazywane raz na dobę, to będą zawierały dane szczegółowe dotyczące zarówno samego produktu, który jest objęty raportowaniem, czyli jego nazwa, numer EAN, numer serii itd., itd., ale też w systemie będą pokazywane dane stron transakcji, tak? Czyli wszystkie podmioty, praktycznie wszystkie podmioty, które uczestniczą w łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych w Polsce, począwszy od podmiotów odpowiedzialnych przez hurtownie farmaceutyczne, a skończywszy na aptekach, które wydają bezpośrednio lek pacjentowi, wszystkie te podmioty w tym łańcuchu będą zidentyfikowane, tak? Czyli jaka jest nazwa podmiotu, jaki jest numer jego zezwolenia, NIP, REGON i tak dalej. Na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, w projekcie nowelizacji, który jest obecnie procedowany, są zawarte dwie podstawowe zmiany. To, co Państwo widzą w tej chwili, to są tak naprawdę jedyne zmiany, które weszłyby w życie, gdyby projekt został w tym kształcie podpisany przez prezydenta i ogłoszony. To są jedyne zmiany, drodzy Państwo, versus 2017 rok, a tak naprawdę versus 2015, bo wtedy, tak jak wspomniałem na początku, przepisy dotyczące ZMOPLA się pojawiły w prawie farmaceutycznym. Po drodze było wiele dyskusji, o których na pewno Państwo słyszeli, pod kątem zawężenia zakresu produktów, pod kątem wydłużenia częstotliwości raportowania, usunięcia niektórych szczegółowych obowiązków raportowania, czy nawet też dodania nowych podmiotów. Tymi podmiotami mieli być importerzy równolegli, którzy raz wpadli do projektu nowelizacji, potem jeszcze wypadli. Ja oczywiście przepraszam za te sformułowania, ale ten proces był na tyle dynamiczny, że to tak naprawdę tak to wyglądało i tak to się odbywało. Czyli, drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy też, żeby trochę podsumować to, co jest na różne sposoby przekazywane Państwu, czy to w internecie, czy to w oficjalnych pismach, które minister organy na 1 października 2018 roku. Jak Państwo widzą, okres przejściowy jest, czy byłby wydłużony tą nowelizacją do 30 września, czyli obowiązki się włączają dnia następnego, czyli 1 października. Druga zmiana, drodzy Państwo, to miałoby być taka oto, że zostanie usunięty obowiązek raportowania wartości netto opakowań, które dany podmiot raportujący ma na stanie magazynowym. I to są, drodzy Państwo, jedyne dwie zmiany. Przechodząc dalej, bardzo króciutko, drodzy Państwo, obowiązki hurtowni farmaceutycznych. I teraz od razu Państwu sygnalizuję, dlaczego te obowiązki są naszym zdaniem kluczowe w stosunku do sieci handlowych. Drodzy Państwo, niezależnie od tego, że sieci handlowe co do zasady nie mają własnych hurtowni farmaceutycznych, a jedyne kupują z takich hurtowni produkty lecznicze, które mogą być sprzedawane w sklepach wielkopowierzchniowych na przykład, albo po prostu w sklepach spożywczych w ramach tak zwanego obrotu pozaaptycznego, to i tak, drodzy Państwo, te podmioty będą w pewnym sensie widoczne w tym systemie. I z czego to wynika? Wynika to, drodzy Państwo, z tego, że każda hurtownia farmaceutyczna będzie miała obowiązek raportowania do ZMOPLA dosyć szczegółowo zakres transakcji, które ta hurtownia przeprowadziła. Przez transakcję oczywiście rozumiemy zarówno zakup od innych podmiotów produktów leczniczych i innych produktów objętych obowiązkiem raportowania, jak i oczywiście, drodzy Państwo, sprzedaż tych produktów. I właśnie w związku z tą sprzedażą, o której wspomniałem, pojawia się związek z sieciami handlowymi. Niezależnie od tego, drodzy Państwo, czy dana sieć handlowa będzie miała własną hurtownię, co też się w praktyce zdarza, tak? Są sieci handlowe w Polsce, które otwierają własną hurtownię, żeby robić tak zwane zakupy centralne, tak? Czyli nabywać od innych hurtowni, czy też od producentów leki, które mogą być sprzedawane w ramach obrotu pozaaptecznego, żeby potem je rozdysponować między własne sklepy, tak naprawdę między sklepy wchodzące w skład
tej samej grupy kapitałowej. Ale nawet, drodzy Państwo, jeśli dana sieć handlowa nie ma tej hurtowni, to jednak inne hurtownie farmaceutyczne, które będą sklepom spożywczym na przykład, albo też stacjom benzynowym sprzedawać produkty lecznicze objęte obrotem pozaaptecznym, to dane dotyczące tych transakcji, czyli po pierwsze, jaki to jest lek, ile opakowań i któremu podmiotowi to zostało sprzedane, to ponadto, drodzy Państwo, też będzie przekazywana informacja dotycząca ceny. Tak? Czyli bardzo w skrócie, komu hurtownia sprzedała, co sprzedała i za ile. Do tego, drodzy Państwo, będą podawane dane dotyczące numeru faktury, numeru dokumentu wydania, czy innego dokumentu logistycznego, który jest związany z dostawą leków i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, apteki. Apteki wyglądają bardzo podobnie jak hurtownie farmaceutyczne. Jak Państwo widzą, pierwsze trzy punkty są identyczne. Tak? Transakcje, stany magazynowe oraz przesunięcia z jedną różnicą. Apteki oprócz raportowania tych samych danych, które raportują hurtownie farmaceutyczne, będą ponadto za pomocą tego systemu przekazywały informacje do organów nadzoru, które te informacje dotyczyłyby braku możliwości wykonania obowiązku zapewnienia dostępu do produktu wydawanego na receptę. Już Państwo mówi, co się tutaj kryje za tym hasłem. Za tym hasłem się kryje to, drodzy Państwo, że od dłuższego czasu apteki mają obowiązek za pomocą takiej platformy, która jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Farmaceutycznego, przekazywać informacje do organów w sytuacji, kiedy przychodzi pacjent z receptą, apteka nie może tej recepty zrealizować z powodu braku danego produktu leczniczego na stanie, to w tym momencie apteka w ciągu jednej doby powinna poinformować organy za pomocą tego portalu, że nie mogła tej recepty zrealizować. Ten obowiązek będzie docelowo realizowany w sposób automatyczny za pomocą zintegrowanego systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi. Teraz, drodzy Państwo, gdyby Państwo się zastanawiali, dlaczego mówimy również o aptece, otóż z prostego powodu. Z doświadczenia wiemy, że niektóre sieci handlowe oprócz tego, że mają czasami własną hurtownię, to też czasami w skład grupy sieci handlowej wchodzą indywidualne apteki, tak, które są również prowadzone i dlatego też pokazujemy Państwu, że ten system jest związany również z aptekami. Gdyby porównać, drodzy Państwo, obowiązki hurtowni farmaceutycznej i apteki, one są, tak jak wspomniałem, bardzo podobne, z tym jednym tak naprawdę wątkiem dotyczącym przekazywania tak zwanych braków, czyli informacji o braku możliwości zrealizowania leku na recepty na produkt leczniczy. I teraz, drodzy Państwo, mając na uwadze to, że, tak jak wspomniałem na samym początku, ZMOP jako system dotyczy głównie firm farmaceutycznych. Podmioty odpowiedzialne, hurtownie farmaceutyczne, no i oczywiście apteki, które są również uczestnikami obrotu. A teraz próba odpowiedzi na pytanie, czy sieci handlowe powinny też się zainteresować ZMOP-em. Naszym zdaniem zdecydowanie tak. Dlatego, że po pierwsze, jeżeli sieć handlowa, tak jak Państwo widzą po lewej stronie, posiada również w ramach swojej grupy kapitałowej hurtownię farmaceutyczną lub też aptekę, to taka sieć albo podmiot z grupy kapitałowej tej sieci będzie miał bezpośredni własny obowiązek przekazywania danych do ZMOP-a. Z praktycznego punktu widzenia wiemy, drodzy Państwo, że wdrożenie raportowania z tej takiej czysto technicznej perspektywy, o czym powiedzą moi koledzy z SNP w drugiej części naszej dzisiejszej prezentacji, to wdrożenie rozwiązania informatycznego trochę zajmuje. Z doświadczenia wiemy, że niektórym firmom się udało w 2-3 miesiące, innym w 5 albo 6, a niektóre zaczęły ponad pół roku temu i nadal jeszcze nie skończyły tych prac wdrożeniowych. Z różnych powodów. Oczywiście nie tylko kwestie samych trudności technicznych związanych z wdrożeniem, a też aplikacje się kilka razy zmienią. Tak?
miały być spore modyfikacje dotyczące zakresu raportowania, w związku z czym niektóre firmy po prostu zawieszały swoje prace wdrożeniowe i czekały na ostateczną odpowiedź ze strony organów co do tego, jak na samym końcu to raportowanie będzie wyglądało. Na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, też nie ma tej jednoznacznej, ostatecznej odpowiedzi. Jest jeszcze kilka szczegółowych zagadnień, które być może się jeszcze zmieni. Natomiast nie ulega wątpliwości, że nie ma już czasu, drodzy Państwo, i jeżeli ktoś z Państwa pracuje w firmie, która ma hurtownię farmaceutyczną albo aptekę, czy też jest podmiotem odpowiedzialnym dla danego produktu leczniczego, to my rekomendujemy, żeby rozpocząć tę pracę jak najszybciej, dlatego że październik się zbliża, a tak mówiąc kolokwialnie, nie zanosi się, biorąc pod uwagę rozmowy z organami nadzoru i z Ministerstwem Zdrowia, nie zanosi się, drodzy Państwo, na to, żeby jakieś kolejne przesunięcia terminu wejścia w życie miałyby się pojawić. I teraz, drodzy Państwo, wracając do kwestii obowiązku raportowania. Tak jak wspomniałem, jeśli dana sieć handlowa ma w swojej grupie własną hurtownię albo aptekę, no to siłą rzeczy odpowiedź Państwo widzą, tak, jest obowiązek raportowania. Teraz pojawia się pytanie, a co jeżeli sieć handlowa nie ma ani hurtowni farmaceutycznej w grupie, ani apteki? Odpowiedź jest oczywiście negatywna. Taka sieć nie jest związana obowiązkiem raportowania do ZMOP. Ale pytanie brzmi, czy to oznacza, że w tym drugim przypadku sieć handlowa w ogóle nie jest zainteresowana ZMOP-em. Przepraszam za tę techniczną zmianę. Naszym zdaniem, drodzy Państwo, odpowiedź brzmi nie. Taka sieć nie powinna być obojętna, jeśli chodzi o obowiązki raportowania do ZMOP-a. A wynika to z tego, o czym Państwu wspomniałem wcześniej. Mianowicie każda hurtownia farmaceutyczna, czy też bo apteki też czasami sprzedają produkty objęte obrotem poza aptecznym do sklepów, to, drodzy Państwo, taka sieć handlowa powinna wiedzieć, że zakupy, które dokonuje z hurtowni farmaceutycznej, jeśli zakupy dotyczą produktów leczniczych objętych obrotem pozaaptecznym, to takie transakcje będą raportowane nie przez tę sieć, tylko przez tę hurtownię, która sprzedaje do sieci, w sklep kupił, jak i wartości, czyli ceny, po której zostały te produkty zakupione oraz oczywiście siłą rzeczy od kogo. Drodzy Państwo, czy ten obowiązek może się zmienić? Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy z jednego prostego powodu. Były już wielokrotne zapowiedzi dotyczące ograniczenia zakresu produktów raportowanych do ZMOP-a. Przedmiotem tego ograniczenia miały być właśnie produkty wydawane bez przepisu lekarza, tak zwane OTC, które te produkty miały być wyjęte co do zasady z obowiązku raportowania. W ramach obowiązku miały pozostać tylko produkty w pewnym sensie szczególne, tak? Czyli pomimo tego, że nie wymagają one recepty wystawionej przez lekarza, to zawierają na przykład prekursory kategorii pierwszej, na przykład pseudoefedrynę czy kodeinę. Są to produkty, które zawierają te substancje w niewielkich ilościach i mogą być kupione w aptece bez przepisu lekarza. Natomiast one nie są i tak przedmiotem obrotu pozaaptecznego. Czyli, drodzy Państwo, gdyby doszło do historycznie zapowiadanego ograniczenia zakresu raportowania do ZMOP-a pod kątem rodzajów produktów, to pewnie sieci byłyby wyjęte w pewnym sensie z tego raportowania, czyli hurtownie farmaceutyczne przez to, że nie musiałyby raportować produktów objętych obrotem pozaaptecznym, to tym samym transakcje sprzedaży produktów do sieci handlowych nie byłyby widoczne z MOPL-u. Natomiast, tak jak wspomniałem Państwu, na dzień dzisiejszy tego ograniczenia nie ma w projekcie nowelizacji i jeżeli ono się nie pojawi, to nasza dzisiejsza prezentacja pozostanie jak najbardziej aktualna. Drodzy Państwo, to, co my oczywiście sugerujemy, to jest zastanowienie się, jakie podmioty wchodzą w skład danej grupy kapitałowej,
czy które z tych podmiotów mają zezwolenie na hurtownię farmaceutyczną albo na aptekę otwartą, czy też inną aptekę. I drodzy Państwo, w sytuacji, kiedy zostanie namierzony taki podmiot, to należy oczywiście dokonać analizy prawnej z zakresu raportowania do ZMOPLA. No i trzecim krokiem, a tak naprawdę ten drugi i trzeci, one powinny się zadziać w pewnym sensie równolegle, to jest wdrożenie narzędzia IT do tego raportowania. I jeśli chodzi o przykład takiego narzędzia, który, tak jak wspomniałem, moi koledzy z SNP Państwu przedstawią swoje rozwiązanie w drugiej części naszej prezentacji. To, co wydaje nam się, drodzy Państwo, też istotne, to jest to, że Ministerstwo Zdrowia co jakiś czas publikuje komunikaty dotyczące szczegółów raportowania. Jednym z tych komunikatów to jest ten, który się pojawił 23 kwietnia. Państwo mogą spokojnie ten komunikat znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. On odpowiada, i to jest tylko, żeby Państwu pokazać przykład, tak, trudności pod kątem wdrożenia w praktyce ZMOPLA, to jest odpowiedź na takie pytania typu dokładnie kiedy trzeba przekazać ten raport, w sytuacji, kiedy przepis mówi raportowanie musi być dokonywane raz na dobę, to pytanie się pojawia, ale czy to po południu, czy mam czas do północy i tak dalej. Tutaj ministerstwo się starało odpowiedzieć firmom, stwierdzając, że każdy podmiot powinien przekazać raport po zakończeniu swojej działalności, tak? Czyli powiedzmy, jeśli hurtownia jest czynna do 17 w dni robocze, to biorąc pod uwagę treść tego komunikatu Ministerstwa Zdrowia, taka hurtownia powinna tuż po 17 przygotować raport i go wysłać. Kolejne pytanie, co w sytuacji, kiedy są dni wolne, czy to święta powiedzmy państwowe, czy inne święta, albo też sytuacja, w której po prostu dany podmiot nie pracuje codziennie, tak? Powiedzmy w sobotę, w niedzielę nie prowadzi żadnego obrotu. Tu również odpowiedź ze strony ministerstwa, że wtedy nie trzeba przekazywanych informacji. I tak dalej, drodzy Państwo, i tak dalej. Tak? To są tylko przykłady, które pokazują tak naprawdę największe problemy, z jakimi borykają się firmy. I teraz, drodzy Państwo, kluczowa rzecz w kontekście właśnie sieci handlowych, w sytuacji, kiedy czy to dana sieć ma hurtownię farmaceutyczną, czy po prostu dokonuje zakupów w dowolnej hurtowni farmaceutycznej, to i tak, drodzy Państwo, chcieliśmy tutaj przedstawić jedno szczegółowe zagadnienie, mianowicie to, że tak jak już wspomniałem, ceny czy wartości transakcji sprzedaży przez hurtownię do sieci handlowej produktów leczniczych, te ceny będą widoczne, czy te transakcje będą widoczne w raportach hurtowni farmaceutycznych. I tutaj Państwo widzą też odpowiedź na pytanie, że nawet jeżeli dana sieć handlowa nie posiada własnej hurtowni farmaceutycznej, to i tak będzie miała obowiązek przekazywania, znaczy to i tak będzie istniał obowiązek przekazania wartości tych transakcji i szczegółów tych transakcji przez hurtownię farmaceutyczną, która do tej danej sieci handlowej sprzedała konkretne produkty. Drodzy Państwo, już powoli kończąc, jeśli chodzi o zagrożenie, jakie jest związane z brakiem raportowania do ZMOPLA. W prawie farmaceutycznym jest dosyć ogólny przepis, który mówi o tym, że za brak przekazywania danych do ZMOPLA na dany podmiot, czyli na podmiot odpowiedzialny hurtownię albo aptekę, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 50 tysięcy złotych. Przepis mówi o tym, że przed nałożeniem kary, czy w ramach jej wymierzania, organ powinien uwzględnić okoliczności danego naruszenia, zakres tego naruszenia oraz ewentualne uprzednie naruszenia tego obowiązku dokonane przez ten sam podmiot. Drodzy Państwo, przepis jest bardzo ogólny. Ciężko powiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy ta kara potencjalnie dotyczy jednego raportu, który nie został przekonany, czy co oznaczałoby w praktyce, że ta kara mogłaby być nawet karą dzienną. Tak? Tak jak Państwu wspomniałem na początku, obowiązek raportowania jest raz na dobę, tak? Czyli każdy podmiot
tutaj przy uwzględnieniu komunikatu ministra zdrowia, czyli za wyjątkiem dni wolnych od pracy, czyli dni, kiedy ten podmiot nie dokonuje żadnych transakcji, to taki podmiot powinien raz na dobę wysyłać raport. Powiedzmy tytułem przykładu, że dana hurtownia farmaceutyczna jest czynna 5 dni w tygodniu, tak od poniedziałku do piątku, więc co do zasady powinna wysłać 5 raportów, jeden na koniec każdego dnia roboczego. I teraz pytanie, gdyby danej hurtowni się zdarzyło, że przez cały tydzień nie wyślał jednego raportu, z różnych powodów, z powodów technicznych, z powodów takich, że dane rozwiązanie IT, które hurtownia wybrała, nie zostały jeszcze wdrożone, bo hurtownia na przykład zbyt późno się zdecydowała na rozpoczęcie prac wdrożeniowych, albo po prostu są inne powody czysto techniczne, ze względu na których hurtownia nie może wysłać, albo, co też może się wydarzyć w praktyce, mocno teoretycznie, ale jednak, że dana hurtownia stwierdza, że nie będzie po prostu raportować z jakiegoś powodu i się liczy z tą karą. Wtedy pojawia się pytanie, czy ta kara za te 5 dni, czy brak 5 raportów, to powinna być razy 5, tak? Czy w ramach tego tak zwanego w cudzysłowie czynu ciągłego, bo w prawie administracyjnym nie ma czegoś takiego, ale powiedzmy, że bardzo roboczo się na to powołamy, że w ramach czynu ciągłego główny inspektor farmaceutyczny stwierdzi, że za ten tydzień się należy jedna kara, która również powinna być miarkowana przy uwzględnieniu tych kryteriów, które Państwo widzą na slajdzie, tak? Czyli okoliczności, zakres uprzednich naruszeń i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy odpowiedź brzmi w sposób następujący. Na pewno za brak raportowania jest przewidziana kara finansowa, natomiast kwestią wtórną w pewnym sensie, czy na dzień dzisiejszy jeszcze nierozstrzygniętą, to jest jak organ nadzoru podejdzie do nakładania tej kary, tak? Czy będzie łączył, tak, te brakujące raporty w jeden i mówi, że się jedna kara należy do następnego razu i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, z mojej strony tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i za udział w naszym webinarium. Przekazuję głos naszym kolegom z SMP, którzy przedstawią Państwu kwestie techniczne dotyczące rozwiązania informatycznego SNP, które umożliwia raportowanie do ZMOPL-a. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące raportowania do ZMOPL-a, to jesteśmy do Państwa dyspozycji i oczywiście zachęcamy do kontaktu. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę Państwu udanego dnia. Pozdrawiam. Dziękuję. Nazywam się Sławomir Wierzyński i w firmie SNP Poland jestem konsultantem oraz członkiem zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie naszego rozwiązania dla ZSM OPR. Co nasza firma oferuje? Oferuje pakiet SNP Integracja. Jest to gotowy pakiet funkcji, który umożliwia dostosowanie systemu SAP do przesyłania danych do zintegrowanego systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi, w skrócie ZSM OPR. Oferujemy dwa współpracujące ze sobą moduły. ZSM OPL w SAP skupia się na wygenerowaniu komunikatów zgodnych z wymogami ministerstwa oraz ZSM OPL Transfer, który jest odpowiedzialny za wysyłkę komunikatów do systemu centralnego. Dodatkowo oferujemy również usługę dostosowania SNP ZSM OPL do specyficznych potrzeb klienta oraz usługę wsparcia producenckiego. Produkt jest w naszej ofercie od roku 2017 i na dzień dzisiejszy mamy więcej niż 10 klientów. Jakie jest nasze podejście? Przede wszystkim nasze rozwiązanie jest typu add-on, to znaczy, że nie ingeruje on w procesy zachodzące w systemie SAP. Wszelkie dane gromadzone są na poziomie rozwiązania, a dane podstawowe nie ulegają modyfikacji. Przedstawię teraz schemat działania naszej aplikacji. Jak widzimy na slajdzie, system składa się z modułu raportującego oraz kokpitu do zarządzania aplikacji. Moduł raportujący jest odpowiedzialny za generowanie plików, które następnie są zapisywane w repozytorium plików XML, natomiast do podglądu i weryfikacji zapisanych raportów służy kokpit. Pliki z repozytorium
są wysyłane dzięki modułowi transfer do systemu centralnego i jednocześnie moduł transfer jest odpowiedzialny za odbiór informacji zwrotnych i zapisanie ich do kokpitu. Element oznaczony jako plik Excel oznacza, że źródłem danych mogą być również pliki zewnętrzne. Mogą być one przesłane na przykład do centrali przedsiębiorstwa za pomocą maila i potem zaimportowane do systemu SAP. Więcej szczegółów przedstawię na slajdzie następnym. Komunikat obrotów i stanów może być wygenerowany na podstawie danych systemu SAP, ponieważ właśnie w nim zarejestrowane są zdarzenia związane z ruchami magazynowymi, ale jak wspomniałem wcześniej, również dla tych, którzy nie mają dostępu do systemu SAP, mogą być to dane w postaci pliku Excelowego. Natomiast komunikat zgłaszania braków oraz komunikat planowania dostaw, ponieważ nie ma tych informacji w systemie SAP, jest wykonywany na podstawie plików danych, które są w pliku Excel. Przejdźmy teraz do prezentacji naszego rozwiązania. Jak widzimy, nasza aplikacja posiada własne dedykowane area menu, które podzielone jest na dwa węzły, węzeł ustawienia i dane podstawowe oraz węzeł raporty. Może rozpocznę prezentację od danych podstawowych. Pierwszą transakcją jest lista odbiorców. Po uruchomieniu naszym oczom pojawia się lista odbiorców postartowana po numerach z danych podstawowych w systemie SAP. Na ekranie widzimy wszystkie dane, jakie są potrzebne do prawidłowego wygenerowania komunikatu. Widzimy tutaj rodzaj podmiotu raportującego, identyfikator biznesowy podmiotu raportującego, nazwę, kraj, adres, region, numer NIP, rodzaj miejsca prowadzenia działalności oraz identyfikator miejsca prowadzenia działalności i dodatkowo przeodbiorca jest Agencją Rezerw Materiałowych. Pozostałe funkcje, jakie widzimy, to funkcja dodawania odbiorców, usuwania odbiorców, zmiany odbiorców oraz globalna możliwość zaimportowania danych z pliku Excel. Z funkcji powierzch szablon jesteśmy w stanie pobrać pusty plik Excelowy, który użytkownik wypełnia, a następnie funkcją importuj plik Excel zaimportowanie tych danych do tej transakcji. W pierwszej kolumnie widzimy status. Jeżeli jest oznaczone koloru zielonego, oznacza to, że wszystkie dane są prawidłowe. Natomiast jeżeli status jest oznaczony kolorem żółtym lub też czerwonym, oznacza to, że dane nie są kompletne. Funkcja komunikaty pozwala nam zobaczyć, jaki jest problem. Dla przykładu w pozycji 7, czyli tutaj, widzimy, że adres przedsiębiorstwa nie jest w pełni podany. W związku z czym powinniśmy wybrać opcje związane z danymi podstawowymi i uzupełnić adres dla podmiotu o numerze 46. Teraz przedstawię, jak można ręcznie dodać odbiorcę. Wybieram sobie przycisk Dodaj odbiorcę. Naszym oczom pojawia się prośba o podanie bądź numeru odbiorcy, bądź też zakresu od do. Możemy wybrać funkcję podpowiedzi przez system SAP. Wybiorę odbiorcę o numerze 10 i wskażę, że chcę go uzupełnić. Proszę zwrócić uwagę, że dane, które mamy w danych podstawowych systemu SAP, czyli jego nazwę, kraj i adres, to dane zostały już uzupełnione, natomiast pozostałe dane musimy wprowadzić ręcznie. I jest to rodzaj podmiotu raportującego, na przykład hurtownia, identyfikator biznesowy podmiotu raportującego, dla przykładu 1, 2, 3, 4, jego region, rodzaj miejsca prowadzenia działalności i też identyfikator biznesowy miejsca prowadzenia działalności. Po wybraniu tych wszystkich danych wybieram opcję Dodaj odbiorców i taki odbiorca jest zapisany. Proszę zobaczyć, odbiorca numer 10. Na podobnej zasadzie funkcjonuje lista dostawców. Znowu widzimy listę posortowaną po numerze z danych podstawowych systemu i znowu widzimy dane, które są potrzebne do prawidłowego wygenerowania komunikatów. Jest to podmiot raportujący, identyfikator biznesowy podmiotu raportującego,
jego nazwa, kraj, adres, rejon, NIP, rodzaj miejsca prowadzenia działalności, identyfikator miejsca prowadzenia działalności oraz czy dany dostawca jest agencją rezerw materiałowych. Podobne funkcje jak poprzednio możemy zobaczyć. Jest to dodanie dostawcy, usunięcie, jego zmiana oraz zaimportowanie z pliku Excel. Przedstawię podobnie jak poprzednio, jak można dodać takiego dostawcę. Załóżmy, że chcę dodać dostawcę, który nazywa się Techcom. Wybieram go. I znowu widzimy, że nazwa, kraj, adres oraz NIP został uzupełniony automatycznie. Muszę podać pozostałe dane, które są wymagane przez system. Rodzaj podmiotu raportującego, jego numer, region, rodzaj miejsca prowadzenia działalności i jego identyfikator biznesowy. I widzimy, że dostawca Techcom został dodany. Następnym elementem jest to lista produktów leczniczych. Na podobnej zasadzie mamy materiały lecznicze, które są postartowane po jego numerze. Następne dane to jest kod EAM, okres ważności, w jakim będzie raportowany dany materiał leczniczy, ważne od, ważne do. Jednostka miary, jego nazwa, nazwa handlowa, międzynarodowa nazwa produktu leczniczego, postać farmaceutyczna, dawka, wielkość, producent i identyfikator biznesowy. Możemy na podobnej zasadzie jak wcześniej dodać nowy produkt leczniczy, usunąć, zmienić oraz zaimportować z pliku Excelowego. Nie będę już dodawał nowego produktu leczniczego, ponieważ działa to na podobnej zasadzie jak w przypadku odbiorców czy też dostawców. Ostatnim elementem w węźle ustawienia i dane podstawowe jest gałąź ustawienia. Tutaj definiujemy jednostki raportujące oraz wprowadzamy konfigurację podstawową systemu. W konfiguracji podmioty raportujące wybieramy i wpisujemy poszczególne dane związane z identyfikatorem biznesowym jednostki raportującej. Podajemy identyfikator biznesowy, identyfikator biznesowy miejsca prowadzenia działalności, rodzaj podmiotu raportującego, rodzaj miejsca prowadzenia działalności i pozostałe dane. Dla wybranego podmiotu raportującego możemy wskazać, które z zakładów oraz składów będą raportowane w systemie dane. Ministerstwo Zdrowia wymaga od nas, ażeby zarejestrować transakcje, które są podane przez ministerstwo. Dla przykładu dopuszczenie obrotu, wycofanie na podstawie decyzji GIF, wstrzymanie w obrocie itd. Naszym zadaniem jest przyporządkowanie transakcji wymaganych przez ministerstwo do ruchów materiałowych na naszym magazynie. I to jest pokazane w klasyfikacji dokumentów materiałowych na podstawie przyczyn ruchu. Dla przykładu ruch 105 spowoduje wygenerowanie transakcji PKU, a transakcja PKU jest to przyjęcie magazynowe z tytułu kupna od podmiotu z Polski. Następną istotną rzeczą są to parametry techniczne, za które odpowiada konsultant ze strony firmy SMP i te parametry są wypełniane po przeprowadzonej drobiazgowej analizie z poszczególnym klientem. Ostatnim elementem jest lokalizacja, gdzie będą generowane pliki, które będą potem wysłane do systemu centralnego. Przejdźmy teraz do drugiej gałęzi, można powiedzieć najważniejszej, raporty. Zacznę od prezentacji gałęzi ręczne generowanie raportów. W tym miejscu jesteśmy w stanie wygenerować komunikaty obrotów i stanów, komunikaty planowania dostaw oraz komunikaty zgłoszenia braków. Na potrzeby naszej prezentacji wybiorę datę 11 maja. Oprócz daty system prosi nas o podanie identyfikatora biznesowego
jednostki raportującej oraz identyfikatora biznesowego miejsca prowadzenia działalności. Jak wspomniałem wcześniej, komunikat obrotów i stanów możemy wygenerować na podstawie danych z systemu SAP oraz na podstawie danych z pliku Excel. I na potrzeby niniejszej prezentacji przedstawię oba te warianty. Pierwszy z nich pokaże, jak wygenerować dane na podstawie danych z systemu SAP. Wybieram sobie tą opcję i generujemy dane. Naszym oczom pokazuje się, że 11 maja były wykonane 4 ruchy materiałowe, 2 o numerze 101 oraz 2 o numerze 344, co w konsekwencji spowodowało zaraportowanie komunikatów typu PKU oraz komunikatu MWG i MWO. Te komunikaty zostały wygenerowane dla materiałów Awamina oraz Awamina 2 i są związane z dostawcą o numerze 10010. Jest to nazwa Best Vendor. Oczywiście również widzimy ilości oraz wartości. Są tutaj przedstawione wszystkie dane, jakie są wymagane przez system ZSM OPL. W tym momencie możemy raport albo tylko zapisać, albo jednocześnie i zapisać do systemu, jak i wygenerować plik. Proponuję zapamiętać numer 456, ponieważ do niego wrócimy, i wygenerować, i generuję plik. Zostaliśmy poinformowani, że plik został wygenerowany. Również możemy wygenerować komunikat obrotów i stanów na podstawie danych z pliku Excel. W tym celu muszę wskazać ścieżkę, gdzie znajduje się taki plik. Ja może pokażę, jak taki plik wygląda. Dla naszej prezentacji przygotowałem plik, który składa się z 4 wierszy. Znowu od dostawcy Bezendor, gdzie w pierwszym wierszu jest awamina, potem tertensif i przykładowa witamina C czy też D. O ilości sztuk 10, 20, 34 z jakąś podaną przykładową wartością. Plik ten, po wybraniu opcji dane tylko z pliku Excel, zostanie zaimportowany do naszego systemu. Proszę zobaczyć, mamy 4 wiersze, dokładnie te same, które były w pliku Excel. I znowu możemy go zapisać i wysłać do systemu centralnego. Z tego miejsca również możemy wygenerować komunikat planowania dostaw oraz komunikat zgłaszania braków. Komunikat planowania dostaw możemy wygenerować tylko na podstawie danych z pliku Excel. Zobaczmy, jak on wygląda. Znowu to są 4 wiersze i tutaj symulujemy sytuację podmiotu odpowiedzialnego, który przekazuje informację, że w przyszłym roku od 1 stycznia 2019 do 1 stycznia 2012 planuje dostarczyć awaminę w ilości 1000 sztuk, tertensilu 1000 sztuk i pozostałych materiałów leczniczych w ilości 2000 sztuk. I raport został wygenerowany i możemy go zapisać w repozytorium. Na tej samej zasadzie możemy wygenerować komunikat zgłaszania braków. Symulujemy tutaj zgłaszanie braku na przykład przez aptekę, że brakuje jakiegoś materiału leczniczego. Widzimy, że apteka zgłosiła
że awaminy zabrakło dwóch opakowań i tertensywu jednego opakowania. I znowu możemy zapisać ten plik do repozytorium. W kokpicie raportów możemy przeprowadzić podgląd takich raportów, jak i zobaczyć ich weryfikację. Tutaj jesteśmy poproszeni, podobnie jak w transakcji poprzedniej, o podanie identyfikatora biznesowego oraz identyfikatora miejsca prowadzenia działalności, rodzaj raportu, jaki chcemy obejrzeć, oraz datę lub zakres dat. Oczywiście na nasze potrzeby przedstawię raporty z dnia 11 maja. I wybrałem w tej chwili raport. Proszę spojrzeć, raport obrotów i stanów. 11 maja było wygenerowanych już kilka raportów. Nasz ostatni raport, ponieważ było wygenerowanych kilka raportów, w związku z powyższym nasz ostatni raport jest korektą w stosunku do raportów poprzednich i wybierając pozycję, widzimy, jakie dane zostały zapisane w systemie. Dodatkowo widzimy, że o 14:25 i 50 sekund został wysłany komunikat do systemu centralnego, a o 14:25 i też 50 sekund otrzymaliśmy informację zwrotną, że komunikat o numerze podanym tutaj został zarejestrowany w systemie centralnym. W ten sposób możemy również wybrać sobie inny rodzaj raportu. Raport 458 jest to raport, który wygenerowaliśmy przed chwilą. I znowu widzimy, że raport został wysłany o 14:26:50 sekund i przyszła informacja zwrotna, że mamy numer zwrotny komunikatu, który jest przedstawiony tutaj, więc można powiedzieć, że wszystko jest OK. To właściwie wszystko. Chciałbym teraz oddać głos koleżance. Dziękuję również. Zapraszamy. Gdyby Państwu przyszły do głowy jeszcze pytania po zakończeniu sesji, to proszę się kontaktować z nami na podane adres kontaktowy albo ze mną w ślad za korespondencją webinarową wcześniejszą i z chęcią na Państwa pytania odpowiemy bądź przedstawimy więcej szczegółów. Dziękujemy, do widzenia.